dzieci, patrzą się dziwią, starsze i dzieci, patrzą się dziwią, starsze i dzieci. Są tam wysoko, w tonie się świeci, są tam wysoko, w tonie się świeci. Co wydaje nią, to niebie leci, co wydaje nią, to niebie leci. Tak jak ustali, se zaśpiewali, tak jak ustali, se zaśpiewali. Kolęda, kolęda, pójdziemy dalej. Kolęda, kolęda, pójdziemy dalej. Poszli po świecie, rozpowiadali. Poszli po świecie, rozpowiadali. O narodzeniu kolęda grali. O narodzeniu kolęda grali. I się nie martwcie, że nic nie macie. I się nie martwcie, że nic nie macie. Piszczałki weźcie i mu zagrajcie. Piszczałki weźcie i mu zagrajcie. Czego byśmy wam tu życzyli? Czego byśmy wam tu życzyli? Byście wolę Bożą pełnili. Byście wolę Bożą pełnili. Czego byśmy wam tu życzyli? Czego byśmy wam tu życzyli? Byście wolę Bożą pełnili. Byście wolę Bożą pełnili. Dzieciątko piastuje i ludek święty i
Ewentualnie, jeżeli komuś ciężko wystać, to może usiąść, bo chciałbym, żebyśmy wsłuchali się teraz słowa Ewangelii mówiące o narodzeniu Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić opis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjasz. Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Oto słowo Pańskie. Już spokojnie, widzę, że włączyła się wam codzienna modlitwa, bo zawsze po Ewangelii jest od razu Ojcze Nasz. Więc tak się codziennie modlimy. Ja mam prośbę, usiądźmy na chwilę jeszcze teraz, bo ja poproszę naszych gości, żeby teraz zabrali głos. I na końcu jeszcze pobłogosławimy te wszystkie pokarmy, będziemy śpiewać kolędę i zjemy, tak? Więc bardzo proszę, żebyśmy wysłuchali i nie komentowali. Poproszę księdza arcybiskupa. Moi drodzy, chciałbym przede wszystkim na tę okoliczność dzisiejszego spotkania złożyć świąteczne życzenia. Ja bardzo się cieszę, że takie miejsce jest, w którym możecie się spotykać. Nie tylko dzisiaj, ale spotykać się regularnie po to właśnie, aby spożyć posiłek i przeżyć także to wspólne spotkanie. Te spotkania, które przeżywamy w te święta, one mają szczególny charakter. Dlatego śpiewamy kolędy, przypominamy wydarzenie, o którym słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii,
wydarzenie, które jest dla historii człowieka niezwykle ważne, dlatego że przypomina, kim jest człowiek, jak ważny jest człowiek, skoro Bóg stał się człowiekiem. To jest miara człowieczeństwa i dlatego wszelkie nasze działanie życzliwe w kierunku drugiego człowieka wynika właśnie z tej świadomości, że ten drugi człowiek jest dla mnie bratem, że jest kimś bliskim i że jest tym, o którym sam Pan Jezus, właśnie ten wcielony Bóg, mówił, że trzeba mieć zawsze do Niego postawę właściwą, postawę miłości, troski, opieki. I to wszystko, co robimy w ramach naszych dzieł Caritas, to jest właśnie podyktowane tą wiernością Panu Jezusowi w tym Jego poleceniu, które zostawił swoim uczniom. Bardzo chciałbym Wam życzyć, abyście tej bliskości drugiego człowieka na co dzień doświadczali. Nie tylko poprzez spotkania tutaj, ale żeby wszystko to, co w życiu Was spotyka, żeby było spotkaniem także z Chrystusem Panem, który w drugim człowieku dociera do nas. Niech Pan Bóg da Wam radość tych świąt, radość przebywania z innymi, ale także wszystko to, co jest potrzebne, aby godnie na co dzień przeżywać swoje człowieczeństwo. Szczęść Boże wszystkim. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne, święta, które spędzamy z bliskimi, z osobami, które przychodzą nam z pomocą także. I każdy z nas wraca w tym czasie do jakichś świąt, które czy w dzieciństwie, czy w życiu dorosłym spędził najmilej. Więc na te święta życzę Państwu, abyście tą bliskość tutaj odnaleźli w życiu codziennym, aby nowy rok był pomyślny i przyniósł lepsze dni. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry Państwu. Proszę przyjąć również najlepsze życzenia świąteczne od samorządu województwa. W tej teraz trudnej sytuacji, niedoli, jesteście Państwo też taką wielką rodziną i też oczekujecie na ten ważny dzień narodzin Pana Jezusa. Chcę serdecznie podziękować księdzu dyrektorowi całej administracji Caritasu, ekscelencji księdzu arcybiskupowi, ale również i samorządom i miejcie przesłanie i przekonanie, że ta wspólnota, która jest Wam pomocna na co dzień, a w ten czas świąteczny niech wszystko pójdzie jak najlepiej, przede wszystkim w zdrowiu i takiej wzajemnej życzliwości. Wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, dzień wigilijny, bardzo piękny dzień, gdzie spotykamy się już od wielu lat wspólnie tu w Caritasie i również wielkie słowa podziękowania za organizację dla wszystkich, którzy też potrzebują tego typu wspólnego przeżywania tego święta, zarówno dla księdza arcybiskupa, księdza dyrektora. Pan marszałek wymieniał samorządy. Jestem dzisiaj z panią dyrektor Elżbietą Skaskiewicz z naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która bardzo aktywnie wraz ze swoimi pracownikami praktycznie również wkłada wiele bardzo wysiłku, ażeby nasi mieszkańcy, ci, którzy tej pomocy potrzebują, ją rzeczywiście otrzymali. Święta piękne. Dzisiaj witamy Gwiazdę Betlejemską. Dzisiaj spotykamy się w naszych rodzinach. Również stanowicie pewną wspólnotę naszych mieszkańców Olsztyna, która zasługuje na to, ażeby być godnie przyjętą, zasługuje na to, ażeby wspólnie również móc spędzić tą wieczerzę. Z okazji wspaniałego święta Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, pomyślności, nadziei, a jednocześnie ciepłych świąt, pięknych świąt Bożego Narodzenia i nowego, szczęśliwego 2020 roku. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za te miłe słowa, także życzę wszystkiego dobrego. Tak, tak.
tradycyjnie też pomódlmy się teraz, stańmy i poprosimy księdza arcybiskupa o to, by pobłogosławił opłatki, które macie w kartkach świątecznych, a także te wszystkie potrawy wigilijne. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na pamiątkę Jego narodzenia mamy dzisiaj zasiąść do wspólnego stołu i łamać się opłatkiem. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Teraz też zaśpiewamy kolędę. Macie opłatki w kartkach świątecznych przygotowane, dlatego wśród najbliższych przełammy się teraz opłatkiem, aby ten moment też tych życzeń po kolędzie zasiądziemy do stołu. Yeah.
usiądźcie, usiądźcie, żebyśmy mogli już spokojnie podawać wam wszystkie dary, za które przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu, a także tym wszystkim, którzy nam dali i wspierają nas nie tylko na święta, ale i nas przez cały rok z różnego rodzaju funduszy, czy z Ministerstwa Rodziny, czy od wojewody, czy z funduszy samorządowych. Także dziękujemy tym, którzy sponsorują tą Wigilię już od kilku lat, a mianowicie firmie Selgros, która w różnych miejscach w całej Polsce współorganizuje Wigilię Caritas, a także Radiu Olsztyn, które przeprowadziło wspaniałą akcję malowania bombek właśnie z myślą o was, o tym, żeby ta Wigilia była też wyjątkowa. Wszystkim wolontariuszom i tym wszystkim, którzy się włączyli w tą akcję, bardzo serdecznie dziękuję. Smacznego! A jeszcze powiem, że nasi goście przyszli też z darami, które oczywiście trafiają do waszych paczek, tak? Bardzo dziękujemy naszym dzisiejszym gościom, że jak zawsze poszła na nic. Dziękuję bardzo.